Siemane Siemale, z tej strony Osama Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was krótkiego vloga, w którym pogadamy sobie o małych zmianach dotyczących mojego kanału. Wpadnijcie na mojego Discorda, pierwsza opisu, obczajcie mojego Instagrama, wszystko macie w opisie. W opisie także macie ostatnie nutki, które wleciały na mój kanał oraz wczorajszy materiał o Bobi Szmurdzie. No i może też wrzucę Wam linka do ciekawostek o SOSPAC TB. Przejdę może od razu do rzeczy. Chodzi o to, że postanowiłem, że zajdzie mała zmiana na moim kanale odnośnie filmów, które się pojawiają na nim. Mówiąc konkretniej, coraz rzadziej będzie się pojawiała muzyka. Będę teraz bardziej stawiał na to, aby coraz więcej pojawiało się materiałów z mojej strony. Czyli po prostu zwykłych odcinków. Będą się pojawiały ciekawostki o raperach, bo naprawdę znam. Mnóstwo zajebistych raperów, o których warto nagrać. Będą się pojawiały inne takie materiały poboczne, nazwijmy to, które nie będą ani ciekawostkami, ani newsami. Będą się pojawiały też newsy, które mam do nadrobienia, bo już ostatni odcinek z newsów chyba miesiąc temu wleciał. Także będą się pojawiały newsy częściej. Będę chciał newsy nagrywać raz w tygodniu. Nie wiem, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Będę chciał wrzucać odcinki regularnie, przynajmniej do momentu, aż zacznę pisać pracę magisterską, bo teraz jestem na ostatnim roku i będę musiał pisać teraz, przyłożyć się po prostu do roboty i napisać tą pracę, żeby ją zdać. Musiałem macha wziąć, bo by mi cygar zgasnął. Do momentu, aż nie zacznę pisać pracy, będę się starał dla Was nagrywać regularnie, Będę się starał wrzucać więcej odcinków, bo ostatnio yy, mój kanał wyglądał tak, że wleciał jeden odcinek, załóżmy ciekawostki, aboniusy, i potem 10 kawałków wleciało, i była długa przerwa między odcinkami. I zauważyłem, że głównie przez to zacząłem tracić, właśnie yy, aktywność pod filmami, chociażby. Coraz mniej łapek w górę, ogólnie coraz mniej łapek było, czy to w dół, czy w górę. Coraz mniej komentarzy, dużo takich stałych widzów, których widziałem wcześniej. Praktycznie pod każdym filmem zaczęło się stopniowo, zaczęło stopniowo po prostu odchodzić ode mnie. I podejrzewam, że to właśnie przez muzykę. Chciałem dobrze, bo chciałem wypromować kilku takich fajnych raperów w Polsce, chociażby Young Slima, któremu kibicuję, bo Young Slim, jak dla mnie. Może daleko zajść, jeżeli będzie pracował tak jak teraz pracuje, i podejrzewam, że tak mówię. Głównie przez tą muzykę zacząłem tracić zasięgi, tracić widzów, i postanowiłem, że osobiście twierdzę, że jestem jedynym YouTuberem w Polsce, który porusza tematy mniejszych undergroundowych raperów. I postanowiłem, że po prostu zamiast publikować ich muzykę, może czasem warto po prostu nagrać o nich jakiś materiał, który będzie miał. Lepszy po prostu zasięg do widowni Czego przykładem mogą być Materiały sprzed roku na moim kanale Gdzie zacząłem promować właśnie tych raperów Przykładowo Dread Rock albo Young Veno Gdzie nagrałem filmik Historia Young Veno Po tym materiale pod kawałkiem Właśnie tego rapera Pod kawałkiem pod tytułem Pimpin' Ain't Easy chyba tak Gościu miał 300 wyświetleń, po moim materiale zrobiło się ponad 1000 Z czego 95% komentarzy pod, pod jego kawałkiem to są komentarze kto do samej, kto z Polski Także bardzo mnie to ucieszyło, że właśnie taki duży odzew był z waszej strony I chciałbym do tego powrócić Nie wiem czy mi się to uda, czy będę w stanie wznowić was zainteresowanie właśnie tym mniejszymi raperami, ale postaram się, może mi się to uda. Także będę nagrywał więcej, zdecydowanie więcej materiałów. I tak jak mówię, będzie muzyka wlatywała na mój kanał, ale już nie w takiej ilości nie tak często. Po prostu sporadycznie, jeżeli ktoś nagra coś fajnego, na przykład na pewno będą wlatywały sporadycznie kawałki od Lil ZITTG. Będą wlatywały kawałki właśnie od Young Slim'a. W styczniu ma zamiar wypuścić Dread Rock mixtape albo epkę. Dokładnie nie wiem, nie pamiętam. Także yy, będą się te kawałki pojawiały. Ale tak powtórzę się jeszcze raz: nie w takiej ilości i nie tak często. Po prostu mój kanał od dnia wczorajszego, od momentu aż wleciał yy, kawałek yy, pfu. Materiał o Bobby Szmurdzie od tego momentu będą praktycznie same filmy. Mam nadzieję, że Was to, yy, że tak powiem, zadowoli i ucieszy, i że aktywność, tak jak wspomniałem na początku, aktywność i zaangażowanie z Waszej strony, pomału będzie rosło do góry i powróci do takiego momentu jak było jeszcze rok temu. I w sumie z mojej strony, w tym materiale to by było na tyle. Nic ciekawszego Wam nie mam do powiedzenia. Mógłbym to powiedzieć w minutę, ale lecę już 5,5. Yy, tak myślę jeszcze na szybko, czy coś miałem wam do powiedzenia, ale chyba nie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli coś chcecie, yy, macie jakiś pomysł na materiał, jak na pomysł na odcinek, czy macie yy, jakiegoś undergroundowego rapera, o którym uważacie, że mógłbym nagrać, no to tak się już powtarzam, praktycznie w każdym materiale piszcie do mnie na Instagramie. Ja na instagramie czytam każdą wiadomość, nie opluwam nikogo. Piszcie na Instagramie, ewentualnie zapraszam Was serdecznie na mojego Discorda, linijka, pierwsza linka opisu Tam możecie jak najbardziej zarówno pisać do mnie, jak i się zintegrować z innymi fanami trapu, rapu amerykańskiego Także co, z mojej strony to by było na tyle, trzymajcie się, siemano, do zobaczenia w kolejnym materiale